Naszym gościem jest pani Teresa Zabrany, wieloletnia pracownica Limanowskiego Domu Kultury, organizatorka i kierowniczka właściwie Limanowskiej Akcji Charytatywnej oraz redaktor naczelny Gazety Limanowskiej. Pani Teresa skończyła właśnie pracę w Limanowskim Domu Kultury. Czy mogłaby nam pani powiedzieć, jak ta praca wyglądała? Fajnie, ogólnie bardzo fajnie. I bardzo mi się miło wspomina wiele imprez, które były dużymi imprezami, bo dlatego, że człowiek wtedy musiał bardzo dużo myśleć, żeby wypadły jakoś korzystnie te imprezy, żeby naprawdę ściągnęła wielka publiczność na nie, bo to daje satysfakcję, że ktoś jest tym zainteresowany. No naprawdę, ogólnie to bardzo, bardzo miło wspominam pracę właśnie w Domu Kultury. I będzie mi jej brakować na pewno. Zakończyła pani pracę w Domu Kultury, a co z resztą działalności, którymi pani się zajmuje? Nie przemija. Będziemy w dalszym ciągu działać z dużą grupą osób w Stowarzyszeniu Limanowskiej Akcji Charytatywnej. No i oczywiście mam nadzieję, że nie zaprzestanie swoją działalność nasza Gazeta Limanowska, w której dużo informacji się pojawia, w której mogą pisać młodzi ludzie i zawsze stawiamy na młodych ludzi. Zresztą powiem ci, że taką miałam przyjemność, największą przyjemność w Domu Kultury sprawiał mi kontakt z młodzieżą. A jakie jest właśnie takie pani najpiękniejsze wspomnienie, albo może rzecz, z której jest pani najbardziej dumna, którą udało się pani zrealizować, jakieś marzenia, plany? Nie, no może marzenia, plany nie, ale zawsze, no pierwsze chyba jakieś takie wspomnienie, jak dużą imprezę robiliśmy, nie wiedząc o tym, że to wyjdzie taka duża, to była ta walentynkowa miss nastolatek. I każdy miał coś do powiedzenia, do doradzenia, a myśmy no, chciały, żeby to jakoś wypadło. No i wypadło bardzo dobrze i żałuję, że tego nie ma w dalszym ciągu. Skończyłam w sumie pracę na tym Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy i no pierwszy raz aż tak się cieszyłam, że od pierwszych chwil była publiczność całuteńki czas. Cała sala ludzi, świetnie bawiących się. Teraz, kiedy odeszła pani z Domu Kultury, zostają jeszcze gazeta, zostaje stowarzyszenie, ale jednak myślę, że będzie trochę wolnego czasu. Co zamierza pani robić? No za dużo tego wolnego czasu. Sama nie wiem co, bo jestem pierwszy dzień na urlopie, więc na razie porządki w domu robię. Zaniedbania wszelkie chcę zlikwidować, ale nie wiem. Wydaje mi się, że coś sobie wynajdę, jakąś robotę i mam nadzieję, że jakoś to będzie. Jakoś to będzie, na pewno. Czy instytucja Domu Kultury jest potrzebna nawet w takim małym mieście jak Limanowa? Od początku do końca twierdzę, że tak. Dlatego, że jeżeli weźmiemy pod uwagę, że mamy w tej chwili do dyspozycji i internet, i telewizję, i możemy sobie siedzieć i tylko korzystać z tych środków, które nam przekazuje właśnie i telewizja, i internet, zaczynamy wtedy być zupełnie jakoś wyalienowani ze środowiska, bo niczym się innym nie interesujemy. A jednak imprezy, jakiekolwiek by się nie robiło właśnie w Domu Kultury, w domach kultury, dają szansę integracji społecznej i to jest chyba najważniejsze. Pomyślałam sobie, co powiedziała moja szefowa, pani Stanisława Obrzut, że są ludzie, można ludzi zastąpić, ale są ludzie niepowtarzalni. Ja tak przyjęłam to odnośnie naszych pracowników, bo to są faktycznie ludzie niepowtarzalni, w końcu nie zarabiają milionów i za naprawdę niską pensję, no nie za wysoką, nazwijmy to szczerze, są do dyspozycji niemalże na każde zawołanie. I to mi się bardzo podoba, że możemy tak jakoś współdziałać z ludźmi i dawać szansę właśnie bycia z kulturą taką przez duże K. Dziękuję pani bardzo za rozmowę i życzę powodzenia w dalszej pracy. I mam nadzieję, że będziemy w kontakcie. Mam nadzieję również.